Pewnego dnia, przy końcu marca, otrzymał od Moniki zawiadomienie, że Tomasz chce go widzieć w pilnej sprawie. Nazajutrz rano poszedł do Nory. Tomasz był w dobrym nastroju i spytał: Czy ma pan dużo wolnego czasu? Dla pana zawsze znajdę czas. Czy jest coś pilnego? Chciałem z panem w ogóle pomówić, przecież dawno nie rozmawialiśmy. Poza tym sprawa jest specjalna, w której chciałem się z panem naradzić. Sprawa pilna. Może więc od niej zaczniemy. Dobrze. Czy pan zna Muzeum Sztuki? Tak, przy ulicy Wielkiej. Niedawno była tam wystawa grafiki estońskiego artysty. Nazwisko, zdaje mi się, Wirlat, albo bardzo do tego podobne. Między innymi rzeczami były tam wspaniałe miedzioryty. Trzy z nich tak mi się spodobały, że miałem ochotę na pożyczenie ich dla siebie. Ale się obawiałem, że skrzywdzę tym artystę. – Więc zna pan gmach wewnątrz? – Całego gmachu nie znam, tylko sale wystawowe na pierwszym piętrze, od strony placu i ulicy Wielkiej. – Tego wystarczy. Otóż hitlerowcy urządzili tam wystawę druków antysemickich. Jest tam mnóstwo eksponatów w trzech salach. Są obrazy, szkice, karykatury, plakaty, afisze, ulotki, fotografie, broszury, książki, albumy. Są nawet duże opracowania naukowe, albo raczej pseudonaukowe, bo tendencyjne. Miałbym apetyt, jak to pan powiedział o wiralacie, pożyczenie całej wystawy ale jest to niemożliwe, nawet dla pana. Dziękuję za tak wstrzemięźliwy komplement. Nie uważam, że pożyczenie całej wystawy jest niemożliwe. Co? Całej wystawy? No tak. Można to zbadać i opracować. W gmachu nocą na pewno nie ma wielu ludzi, chyba jakiś woźny z rodziną. Można więc w dzień gdzieś się ukryć, a nocą wyjść i pan rozumie. Najważniejszy problem to środek transportowy nad ranem. Daj pan spokój. Mnie chodzi o jedną tylko rzecz. Zaraz panu coś pokażę. Wyjął z szuflady biurka dwie fotografie. Na jednej było zdjęcie sali, w której stały trzy gablotki, na drugiej tylko środkowa gablotka, w której leżało osiem dużych książek. W tej sali, z widokiem na ulicę Wielką, mówił Tomasz, w środkowej gablotce jest duże tomisko, bogato ilustrowane, z mnóstwem fotokopii różnych dokumentów dotyczących spraw semickich. Rozumiem. Idzie Panu o to, by tamta księga znikła z gablotki i znalazła się tutaj. Józef klepnął dłonią w pobiórku. Jak Pan to trafnie i dokładnie sprecyzował. Ironicznie, ale z humorem, powiedział Tomasz. A jeśli się znajdzie tutaj, przypuśćmy, w ciągu trzech dni, to ręka, która książkę położy, będzie mogła wziąć w zamian tę oto rzecz. Wyjął z szuflady pękatą kopertę. Pieniądze, wywnioskował Józef. A co, nie lubi pan pieniędzy? Nie, no lubię. A potrzebuje pan? Bardzo często. Ale dzisiaj mam ich dość. Wszystko w porządku. Nie są to pieniądze moje. Nie będę wyjaśniał panu tej sprawy, bo obowiązuje mnie dyskrecja. Ale jest prosta. Księgę ową oceniono na tę sumę. Jeśli pan potrafi ją zdobyć, pieniądze będą pańskie. Jeśli nie, będę szukał innych dróg. Ale mam na to tylko trzy dni i obawiam się, że się nie uda. Dlaczego trzy dni? Bo wystawa się kończy. Zdaje mi się, że przeniosę ją do Mińska litewskiego. Jest to urabianie opinii publicznej w związku z ostateczną likwidacją Żydów. W takim razie zaraz tam pójdę. Chcę zobaczyć na miejscu, jak wystawa wygląda. Dobrze. Potem wróci pan do mnie, dobrze? Tak. Żal, że stąd tak daleko do mojej meliny. Wziąłbym pistolet i fiński nóż. A może potrafiłbym zabrać księgę dzisiaj? Zaraz i to załatwimy, rzekł Tomasz i wyszedł z gabinetu przez drzwi prowadzące do Łazienki. Chyba ma schowaną broń, pomyślał Józef. A może jest skrytka pod mieszkaniem? Tomasz wrócił po dziesięciu minutach. Położył na stole duży, ciężki Browning hiszpański. Jak się to panu podoba? Józef obejrzał pistolet, potem powiedział. Browningi hiszpańskie są na ogół marne, często się zacinają, ale gdy się trafi dobry, to jeden na kilka. To jest bez zarzutu. Wygodnie celować, bo nie szarpie. Konstrukcja najprostsza można wsadzić w błoto albo w piasek, potem wypłukać w wodzie i będzie działał niezawodnie. Zgadza się. Rzekł Tomasz. Ten jest wybrany z kilkunastu. Sam go wypróbowałem. Tu jest zapasowy magazynek, a to niemiecki nóż myśliwski, bardzo dobry, składany. Co jeszcze panu jest potrzebne? Warto by włożyć jakieś palto i inną czapkę, bo w tej kurtce i cyklistówce wyglądam raczej na robociarza, a ich takie wystawy najmniej interesują. Słusznie, i na to jest rada. Włoży pan moją lepszą jesionkę i dam panu kapelusz. Zaraz po tej rozmowie Józef opuścił norę i poszedł w kierunku ulicy Wielkiej. W dawnym gmachu Ratusza Litwini urządzili muzeum sztuki. Odbywały się w nim wystawy obrazów i grafik. Poza tym prowadzono tam konserwację dzieł sztuki. Prócz Litwinów zatrudniono i kilku Polaków, między którymi był popularny w mieście ksiądz P wybitny znawca sztuki kościelnej i cerkiewnej. Po obu stronach dużego, oszklonego wejścia do westybułu wisiały afisze reklamujące wystawę jako naukowe ujęcie problemu żydowskiego w świetle faktów i dokumentów. Józef wszedł do środka. Z lewej strony, niedaleko wejścia, siedziała za stolikiem młoda, ładna kobieta, czytała książkę. Była to Litwinka, która sprzedawała bilety. Józef zbliżył się do stolika, ale kobieta nie zwróciła na niego uwagi, nadal czytała. Dzień dobry, powiedział Józef po niemiecku i położył na stoliku banknot pięciomarkowy. Kasierka niechętnie na niego zerknęła, wydarła z podłużnego bloczku bilet, wrzuciła do kasetki pięć marek i wydała resztę. Józef wziął bilet i udał się szerokimi schodami na piętro. Szedł wolno i uważnie oglądał wszystko dookoła. Robił to niepostrzeżenie z nawyku konspiratora do oceniania sytuacji terenowej każdego miejsca, w którym się znalazł. Szczególnie go interesowały wszelkie zakamarki, zakręty, drzwi, okna. Na podejście pierwszego piętra wyminął dwóch urzędników bez palt i nakryć głowy. Którzy rozmawiali po litewsku zrozumiał kilka słów i zorientował się o czym mówią. Niewygodne mieszkanie. W pierwszej sali zobaczył cztery duże oszklone gablotki. Było w nich wiele książek i broszur różnego formatu. Ściany były zawalone plakatami, wykresami, fotografiami. Gdy je oglądał, usłyszał wybuch śmiechu kilku ludzi, dochodzący przez otwarte drzwi. Poszedł w tamtą stronę. Druga sala była również pusta. Zrozumiał, że dopiero w trzeciej są ludzie. Drzwi do niej były wpół otwarte. Cicho zbliżył się do nich i z boku zajrzał do środka. Zobaczył czterech żołnierzy niemieckich i jednego cywila, którzy oglądali powieszone na ścianach karykatury Żydów. Cofnął się ode drzwi. Był w tej właśnie sali, w której pośrodku stały trzy gablotki. Zbliżył się do środkowej i zobaczył w niej księgę, o której mówił Tomasz. Potężne to misko, pomyślał. Waży chyba za trzy kilogramy. Obejrzał uważnie gablotkę. Nie była zamknięta. Książki chroniła gruba szklana tafla, wpuszczona głęboko między górne listwy gablotki. Mógł spróbować, czy nie da się podważyć tafli nożem i ją podnieść. Ale w następnej sali byli ludzie, których rozmowę i śmiech słyszał od czasu do czasu. Obawiał się, że ktoś z nich może tutaj wejść. Powrócił do pierwszej sali i zaczął przeglądać książki w czterech gablotkach. Zwrócił uwagę na gruby tom w języku rosyjskim. Międzynarodne tajne prawicielstwo. O tej książce opowiadał mu dawny znajomy Rosjanin. – Spróbuję i tę zabrać – pomyślał Józef. Zbliżył się do wejścia i uchylił drzwi. Na schodach nie było nikogo. Od Niemców przedzielała go druga sala. Wydostał z zapaska browning i włożył go do zewnętrznej kieszeni niesionki. Potem wyjął nóż. I spróbował wprowadzić jego ostrze między listwę gablotki a brzeg szklanej tafli. Nie wchodziło tak głęboko, aby można było nim posłużyć się jak dźwignią. Obszedł gablotkę dookoła. Znalazł szerszą szparę. Ostrze noża łatwo się w niej zagłębiło i po kilku próbach uniósł w górę brzeg ciężkiej tafli. Ujął go palcami i przytrzymał. A nóż wziął w zęby. Powoli dźwignął brzeg tafli wyżej. Wsunął rękę do gablotki. Wyjął z niej książkę i położył z wierzchu, na pochylonym szkle. Rozsunął książki wewnątrz w ten sposób, by nie dostrzeżono, że jednej brakuje. Następnie opuścił powoli taflę w dół. Było to nawet trudniejsze niż podniesienie jej do góry. Musiał, gdy tafla była tuż nad listwą, zsunąć ją po ostrzu noża. Umieścił książkę za pasem u spodni, zapiął marynarkę i jesionkę i udał się do następnej sali. Dostrzegł, że żołnierze wyszli na podest schodów. Został sam na wystawie. Nie tracąc czasu, znalazł w gablocce najszerszą szparę. Podważył nożem taflę i uniósł ją do góry. Wziął ze środka księgę, porozsuwał inne i opuścił taflę w dół. Włożył obie księgi pod koszulę, na nagie ciało, ale nie mógł zapiąć spodni. Zacisnął dolną, grubszą księgę paskiem i obciągnął marynarkę. Jesionkę zostawił rozpiętą, żeby okrywała go luźnie. Mógłby opuścić wystawę po wyjściu niemców z gmachu. Ale przypuszczał, że będzie lepiej, jeśli podąży za nimi, bo nie zwróci na siebie uwagi. Skierował się na podest. Ze schodów zobaczył żołnierzy idących powoli westybułem. Zatrzymali się przy stoliku kasierki. Jeden z żołnierzy coś do niej powiedział. Kobieta trzymając książkę w ręce, patrzyła na niego i nienaturalnie się uśmiechała, bo nie mogła zrozumieć jego słów. Józef usłyszał znany mu sprośny wyraz, włączony w ordynarną propozycję. Kasierka, nadal uśmiechając się, potakiwała głową. Rozległ się wybuch śmiechu pięciu mężczyzn. Józef wyminął tę grupkę i wyszedł z gmachu. Od razu udał się do Tomasza. Był rad, że nie tracąc wiele czasu, załatwił tę sprawę. Gdy wszedł do nory, Tomasz spytał: jak ta impreza wygląda, uda się czy nie? Już się udała. Zabrał pan księgę? Pożyczyłem, rozpiął ubranie i wyjął dwie księgi, z których jedna miała format albumu. Położył ją na biurku. O, właśnie o nią mi chodziło, rzekł Tomasz z zadowoleniem. I nie tylko mnie. A druga jaka? Tę rosyjską wziąłem dla siebie. Kiedyś opowiadano mi o niej i dlatego mnie zainteresowała. Tomasz otworzył książkę i przeczytał tytuł: Wiem ja o niej. Jest to praca zlecona. Dakład członka Carskiej Dumy, Szmakowa. Wykonał ją w związku ze słynną sprawą Beilisa w Kijowie. Ta rzecz również mnie interesuje, chociaż dla innych względów. A czy nie mógłby pan i tę książkę mi odstąpić? Po własnej cenie, hmm, Tomasz się roześmiał. Pańskiej ceny nie zapłacę, ale zaproponuję panu taką, która powinna pana zainteresować. Zostawię panu na własność Hiszpan i nóż. No i jak pasuje panu taka cena? Ależ panu mogą być potrzebne. Nie, nie. Panu na pewno są potrzebniejsze. To co, zgoda? Oczywiście. Dałbym panu wszystko bez żadnego wynagrodzenia. Wiem, ale chcę dobitniej wykazać panu swą wdzięczność. Położył na biurku kopertę z pieniędzmi. Czy panu było trudno zabrać to wszystko z wystawy? Dość łatwo, bez żadnego ryzyka. Dziwny z pana człowiek wszystko u pana łatwe. Nie lubię blagować. A jak z Grzmotem Powinien być zadowolony. Nie jest zadowolony. W trzy tygodnie wykonano trzy wyroki śmierci. Pierwszy był dobry koronkowa robota. Ale dwa następne mogli i durnie wykonać. Jeden w powiecie, kilkanaście kilometrów od Wilna, a drugi tutaj, wieczorem, w ciemnym zaułku. Po prostu zdmuchnięto pijanego. Grzmot obawia się, że pan porzuci egzekutywę. Porzucę, ale nie teraz. Chcę ją chociaż trochę zorganizować i zrobić zdolną do samodzielnej pracy. Potem wyjaśnię wszystko grzmotowi i odejdę. W najgorszym wypadku będą mieli wykonanych kilka wyroków śmierci dla ich statystyk. Czyż ludzie naprawdę są aż tak marni? Z wykonawców jeden chłopak doskonały drugi ujdzie, chociaż ociężały a w sekcji wywiadowczej jest wspaniała dziewczyna, pełna zapału i dobrych chęci poza tym bardzo sprytna i odważna druga, wywiadowczyni sceptyczna, ale inteligentna i ambitna a kierownik sekcji dość dobry, chociaż nie jest pomysłowy poza tym boi się swych kamratów z sekcji wykonawczej więc właściwie oparuję tylko tymi ludźmi. Z innymi czasem się spotykam, ale nie korzystam z ich pracy i nawet ich odizolowałem, aby mieli mniej materiałów do plotek. No, mimo to robota idzie dobrze. Dlatego, kto jej nie zna dokładnie, ale moim zdaniem nie idzie, lecz czołga się na brzuchu. A co jest z poprzednim kierownikiem egzekutywy? Powiesiłem go na kołku, niech wyschnie, ale go nie likwiduję. Może być jeszcze potrzebny. On i jego kumple są chyba wściekli oczywiście. Puścili plotkę, że się wysługuję komendzie, bo za zasługi celuję na stanowiska ministra sprawiedliwości, gdy Polska będzie wolna. Widzi pan jaki nonsens? Obawiam się, że stanowisko to już jest obsadzone przez Stalina. Nie rozumiem. W Moskwie utworzono Związek Patriotów Polskich. Jeden z tamtych, tak zwanych patriotów, jest u pana w spisie skazanych na śmierć za współpracę z MGB. Czy pan się domyśla, co znaczy zorganizowanie takiego związku? Tam. Jest to podłe. Dziwię się, że Stalin tak wcześniej pokazał karty, którymi gra. Bo gra ze ślepymi. Nie wiem, czy nasi alianci i nasz rząd potrafią wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. W trakcie ostatniej rozmowy z Tomaszem zwierzył mu się, że zaczął pić. Dawniej pił przy sposobności, albo gdy miał większe zmartwienie. Teraz pił wieczorami po powrocie do domu. Pił sam, żeby przestawić myśli na inny tor, by uciec od rzeczywistości. Nie tyle w czasie snu, który nie zawsze dawał wypoczynek psychiczny. Lecz i w życiu realnym. Czy panu to pomaga? spytał Tomasz. Tam. Ja po wypiciu alkoholu jestem oklapnięty, a nazajutrz czuję się chory. Na mnie alkohol działa dobrze. Mogę wypić dużo bez szkodliwych następstw. Nie wpadam we właściwą pijaką gadatliwość. Nie zatracam kontroli nad sobą. I właściwie piję ze wstrętem. Zresztą, jakże może smakować tani samogon, który cuchnie śledziem albo zepsutym jajkiem, a na wargach pozostawia tłusty osad. Ale po wypiciu szklanki mocnego samogonu, czuję się odprężony nerwowo, odzyskuję spokój i ta podła sytuacja, w którą wszyscy jesteśmy w wydaje mi się nie poniżająca, lecz normalna. Od po prostu. Tak się życie ułożyło doskonale rozumiem rzekł tomasz. Właśnie to jest przyczyna, dla której pije cała Rosja, nawet młodzież, a często i dzieci. W krajach szczęśliwych ludzie piją, żeby zapełnić pustkę życia albo pozbyć się tęsknoty kosmicznej, a tutaj, żeby się wyrwać z aury upodlenia i terroru. Ale niech pan nie używa samogonu. Każdy alkohol jest szkodliwy, a samogon uważam za truciznę. Będę po trochu się truł. Mam organizm wytrzymały, taki, jaki ma bezprizorny, który ocalał jeden z setki. Od lektora bezprizorny, bezdomny po rosyjsku. Bo cóż, jestem również wychowankiem rewolucji bolszewickiej i jej ofiarą. Tam mnie uczono nędzy życia. I przyzwyczajano do śmierci. Używanie alkoholu było zabronione członkom wszystkich organizacji podziemnych, bo powodowało wiele nieoględnych czynów, a nawet wsyp. Ale Tomasz nie tylko nie namawiał Józefa, by przestał pić, lecz nawet dał mu dużą bańkę spirytusu. Józef nie chciał przyjąć tak drogiego daru, ale Tomasz powiedział: Robię to ze względów egoistycznych. Chcę, by pan póki musi pić, mniej się zatruwał samogonem. Wyczuwam, że w przyszłości będziemy mieli dużo do zrobienia. Niech pan ma to na uwadze i dba o zdrowie. A ten spirytus nie jest dla mnie zbyt kosztowny. Zdarzają mi się sposobności kupowania go po bardzo niskiej cenie. Kilka dni później Józef wrócił do domu niedługo przed godziną policyjną. Dzień miał szczególnie trudny i przykry. Dorota była nieuchwytna. Często zmieniała trasy i nigdzie nie przychodziła regularnie. Śledzenie i rozpracowanie jej stało się niemożliwe. Józef przypuszczał, że dowiedziała się o przygotowanym na nią zamachu. Klara zachorowała na ciężką grypę, która ogarnęła miasto. Wówczas aktorka zaczęła śledzić Dorotę. Ale po kilku dniach się zniechęciła. Kret dawał Józefowi uprzejmie, ale mętne informacje. Wszędzie były powikłania i trudności. Wreszcie Józef sam się zabrał do inwigilowania skazanych. Zabierało mu to całe dnie. Od rana zaczął padać ciężki śnieg i nawet wśród mieściu trudno było iść chodnikami. Boczne ulice okryła gruba warstwa mokrej kaszy której stopy przechodniów grzęzły jak w wilgotnym piasku. Od dłuższego czasu Józef nie miał możliwości oczyszczenia chodnika na ulicy ani ścieżki od furtki do domu. Dzisiaj postanowił, że na koniecznie to zrobi. Gdy wstąpił do swego pokoiku, ogarnęło go ciepło. Helena była już w łóżku. Na stoliku paliła się lampka naftowa. Józef się zdziwił, że tak wcześnie poszła spać. Nie czytała, jak zazwyczaj robiła to wieczorami, a koc miała wysoko podciągnięty. Jak się czujesz? Spytał, starając się, żeby jego głos brzmiał wesoło. Tak sobie. Masz dziwną twarz, a oczy błyszczą. Trochę się zaziębiłam, stałam trzy godziny w kolejce po kalosze. Zmarzłam bardzo i nic nie dostałam. Nie wystarczyło. Przygotowałam dla ciebie kolację na stoliku. Jeśli czego chcesz więcej, weź sam. Na stoliku leżała na talerzu duża pajda chleba i pocięta na plasterki cebula zalana octem. W małej miseczce była galareta z wieprzowych nóżek. A tyś jadła? Tak. Jeśli chcesz, odgrzej zupę. Tego mi wystarczy. Poszedł do letniego mieszkania, zdjął z nóg wilgotne trzewiki, wyczyścił je i napchał do środka papieru, żeby prędzej wyschły i nie deformowały się. Potem umył się, wziął z szafki butelkę zimnej wódki i wrócił do heleny. Nalał pół szklanki wódki i wypił duszkiem, jak wodę. Potem zaczął jeść. Wkrótce poczuł lekkie działanie alkoholu. Nalał jeszcze pół szklanki. I pił małymi haustami. Po jakimś czasie odczuł takie działanie wódki, jak najwięcej lubił: lekkie rozproszenie myśli i płynące po ciele ciepło. Skręcił grubego papierosa z samosiejki i włożył na bose stopy prezentowe trepy o drewnianych podeszwach, których zazwyczaj używał przy sprzątaniu śniegu. Potem wyszedł na dwór, bo nie chciał palić w małym pokoiku, aby nie psuć powietrza odorem machorki. Włóż kurtkę, bo się przeziębisz, powiedziała Helena, gdy zobaczyła, że chce wyjść z domu tylko w swetrze. Nigdy się nie zaziębiam, a po wódce jest mi bardzo ciepło. Wyszedł z mieszkania. Śnieg padał rzadziej i teraz był suchy, ale zaraz topniał. Józef obszedł dom dookoła wydeptanym w śniegu zagłębieniem. Potem skierował się w stronę składzików na drewno. Stamtąd udał się ścieżką w kierunku parkanu oddzielającego ogród od ulicy. W ciszy wieczoru usłyszał zbliżające się kroki. Były lekkie i pośpieszne, ale nierówne. Czasem się zatrzymywały. Józefowi się wydawało nawet, że słyszy oddech człowieka idącego po drugiej stronie wysokiego parkanu. Kto to może być? Pomyślał ze zdziwieniem. Przecież minęła godzina policyjna. Mimo, że z ulicy nie mógł być dostrzeżony, osłonił ogień papierosa i poszedł cicho wzdłuż parkanu. Usłyszał dźwięk żelaznej klamki i furtka się otwarła. Potem zamknięto ją z trzaskiem. W odległości kilkunastu kroków od Józefa zamajaczyła w szarej po świacie ciemna sylwetka. Nimfa, domyślił się. Wydawało mu się, że kobieta kuleje. Zbliżyła się do studni, oparła dłoń o jej brzeg i pochylona coś poprawiała. Józef poszedł cicho naprzód. Usłyszał zirytowany. Psia krew! A kto tak brzydko klnie? Powiedział niezagłośno, aby nie przestraszyć Róży. Ona prędko się wyprostowała. Ach, to pan. Jakiego mam pecha? Pękł rzemyk u pantofla. Ledwie tutaj dobrnęłam. Ciągle nabierałam śniegu do pantofli. Czyż pani nie może sobie kupić na taką pogodę wygodnych bucików albo botów? Jakbym w takim czymś wyglądała? A jak pani teraz wygląda? Inwalida. Ledwie pani przydreptała do domu. A czy pani sobie wyobraża, że zgrabnie obuta stopa decyduje o elegancji? Pod wpływem alkoholu mówił tonem drwiącym, prawie złośliwym. Róża odczuła to i odpowiedziała ironicznie. Cóż za znawca? Ciekawam, co decyduje? Swobodne, zgrabne ruchy. Kobiety zupełnie się nie orientują w gustach mężczyzn. Uważają, że najwięcej ich olśniewa mała nóżka w ładnym pantofelku i mylą się, bo mężczyzn wcale to nie interesuje. Orientował się dobrze, że irytuje nimfę, ale ogarnęła go przekorna chęć dania szkoły kobietce której nawet ciężka aura okupacji i terroru nie oduczyła od się i pustego blichtru. Nie rozumiał tego, że dla róży elegancja była wrodzoną potrzebą, jak dla kwiatu ładny kształt i barwy. Ciekawy wykład, powiedziała prostując się. A pana co interesuje? Uda i ich okolice. I coś niecoś wyżej, oraz z tyłu. Wydaje mi się, że wchodzimy na śliską drogę. Rzekła zimno. Pani nie jest do tego zdolna. Róża, mimo zimna, dostała wypieków. Była zaskoczona i oburzona. Skąd taki, no, powiedzmy, dziwny wniosek? Józef swobodnym ruchem ramienia wskazał górkę. Dlaczego dziwny? Jakże pani tam wejdzie? Chyba zdejmie pani pantofle i spróbuje na bosaka? Myślałam o czymś innym. A ja o tym nie myślałem. Zastanawiałem się, jak pani dopomóc. A pani stara się pokłócić ze mną. Nic z tego nie wyjdzie. Pan ze mnie drwi bardzo nieładnie. Broń Boże, przyszedłem, by pani dopomóc. I dałem praktyczną radę. Trochę za szczerze ją skomentowałem, bo pani o to pytała, a ja nie lubię kłamać. Ale żadnych kpin nie było. Chce pani, żebym jej dopomógł wejść na śliską drogę? Tak, ale pan jest niemożliwy. Wykorzystuje pan moją sytuację. Jeszcze nie. Zastanawiam się nad tym, jak panią odstawić żywą i zdrową na górkę. Nie wejdzie pani tam nawet przy mojej pomocy, chyba bez pantofli, ale narazi to panią na zapalenie płuc i przedwczesną śmierć, albo co gorsza, na katar i czerwony nos. Nie będzie to estetycznie. Więc są dwa sposoby do pokonania przeszkody. Pierwszy: pójdę do domu, zrobię alarm i przyniosę dla pani buciki panny Jadwigi albo mojej przyjaciółki. Drugi: Wezmę panią na barana i zaniosę na górkę. Proszę wybierać. Wolę już na barana, bo co tam pomyślą, ale pan się zmęczy. Będziemy robić przystanki i zastanawiać się nad zainteresowaniami mężczyzn. Niech mnie pan nie dręczy. Dobrze, proszę wsiadać jak na konia i naśladować dzielną amazonkę. No już. Hop. Przytrzymując różę pod kolana, poszedł powoli na górę. Pozostawiając z boku ścieżkę, która była bardzo śliska, i brnął przez głęboki śnieg. Róża trzymała się go prawym ramieniem, bo w lewej ręce zaciskała pantofelek. Dość prędko znaleźli się przed wejściem do domku. Ostrożnie postawił różę obok drzwi. Jestem panu naprawdę bardzo wdzięczna, powiedziała. I przepraszam, że jestem taka niedołężna, ale proszę nie mówić o tym wszystkim ja widzę, bo będzie ze mnie kpiła. Dobrze, ścisła tajemnica, niech pani idzie do domu pierwsza, bo chcę dopalić papierosa. Zgasł mi w trakcie transportowania pani na górkę. Dobranoc. Dobranoc. Jeszcze raz dziękuję i chciałam powiedzieć, pan jest. Pan jest bardzo oryginalny. W zupełności z panią się zgadzam. Ale i pani jest oryginalna. Wypalił papierosa i powrócił cicho do swego pokoju. Gdy przechodził ciemną kuchnię, posłyszał z za drzwi prowadzących do dwóch pokojów panny Jadwigi stłumiony odległością głos róży. Pewnie nimfa opowiada o swych przygodach i podbojach miłosnych pomyślał. W jego pokoiku było zupełnie ciemno. Helena leżała nieruchomo. Twarz miała obróconą do ściany, a oczy zamknięte. Pomyślał, że śpi i bardzo cicho ustawił łóżko składane. Potem rozebrał się przy drzwiach, bo tylko tam zostało trochę wolnego miejsca, i też położył się. Zgasił lampkę i odsunął firankę na okienku. Miał je w zasięgu wzroku i po jakimś czasie zaczął odróżniać niewyraźny prostokąt światła podzielony krzyżem ramy na cztery części. W pokoju, w domu i okolicy panowała zupełna cisza. Józef ogrzał się w łóżku i, żeby nie myśleć o sprawach egzekutywy, które go dręczyły i od których uciekał w zamroczenie alkoholowe, zaczął przypominać sobie różę. Ciekaw jestem, czy broniłaby się, gdybym do niej się zabrał, jak do kobiety. Myśl ta przyszła mu do głowy poprzednio podczas rozmowy przy studni. Może spróbowałby ją zrealizować, ale obawiał się, że róża się zwierzy pani Jadwidze z ataku na jej cnotę. W sobotę pójdę do buby, postanowił. Najlepsze lekarstwo na takie zachcianki. Zawsze spał bardzo czujnie, a gdy się obudził, prędko i łatwo się wezwalał z bezwładu i był zupełnie przytomny. Tej nocy obudził go cichy głos Heleny. Józku, zapal lampkę. Co się stało? Usiadł na łóżku i zaczął szukać zapalniczki na staliku. Niedobrze mi i strach ogarnia. Przepraszam, że przerwałam ci sen, ale nie mogłam zapalić lampki. Nikły płomyk wnet rozjaśnił pokój. Józef dostrzegł, że Helena ma na czole drobne krople potu. Tyś chora, powiedział. Tak, krwotok. Dlaczego? Co się stało? No wiesz, w związku z ciążą. Będę miała poronienie. Pewnie odnowiły się dawne, zabliźnione rany po tamtym zabiegu, po operacji. Kiedy to się zaczęło? Niedługo po tym, jak wróciłam z kolejki po kalosze. Bardzo tam zmarzłam, położyłam się. I myślałam, że to minie. Modliłam się do Jezusa Miłosierdzia. Wskazała dłonią na małą, kolorową reprodukcję znanego w Wilnie świętego obrazu. Co teraz robić? Nie wiem. Czy to duży krwotrok? Nie, ale nie zatrzyma się. Może zawołać doktora? W pobliżu nie ma. Trzeba ginekologa. I nocą nie wolno chodzić. Obudzę pannę Jadwigę. Nimfa ma nocną przepustkę. Na pewno nam pomoże. Nie, nie, nie. Która godzina? Zaraz czwarta. Będziemy czekać do rana. Ale upływ krwi. To nic. Kobieta może dużo krwi stracić. Gdybyś mógł przynieść mi śniegu, zrobię zimny okład. Józef złożył łóżko i ubrał się. Wiedział, że tej nocy nie będzie już spał. Potem wyszedł na dwór i nabrał do miednicy czystego śniegu. Gdy pomagał helenie w robieniu okładu, zobaczył, że wsunięte pod łóżko wiadro na brudy jest pełne okrwawionych strzępów płótna, ligniny i wady. O siódmej rano wyszedł na miasto. Sklepy i apteki były jeszcze zamknięte, ale na ulicach zaczynał się ruch. Ludzie szli do pracy. Dozorcy domów czyścili chodniki. Zastanawiał się, do kogo pójść, aby się dowiedzieć adresu ginekologa. Przypomniał mu się Antoni. Zaraz pośpiesznie skierował się do niego. Zastał przyjaciela przy śniadaniu i opowiedział mu o swym kłopocie. Ty nie spiesz się i nie przejmuj się bardzo, rzekł Antoni. Takie krwotoki nie są niebezpieczne. Zaraz napiszę ci kartkę do znajomego ginekologa. Bardzo miły człowiek i dobry Polak. Na pewno załatwi wszystko jak najlepiej, a ty tymczasem zjedz u mnie śniadanie. Nie mogę. Napiszę chociaż herbaty. Niebawem józef zadzwonił do frontowych drzwi na piętrze dużej kamienicy w śródmieściu. Otworzyła mu starsza kobieta, służąca lekarza. Doktor teraz nikogo nie przyjmuje, powiedziała. Wiem, ale jest to sprawa specjalna. Proszę mu doręczyć ten list. Służąca wprowadziła Józefa do poczekalni i odeszła. Wkrótce do Józefa zajrzał wysoki mężczyzna lat około pięćdziesięciu. Przepraszam, że nie mogę zaraz się zająć pańską sprawą, bo dopiero co wstałem, ale chcę wiedzieć o co idzie, bo pan Anatol napisał do mnie, że sprawa jest bardzo pilna. Proszę usiąść i krótko opowiedzieć. Moja narzeczona, która była w czwartym miesiącu ciąży. Dostała wczoraj pod wieczór krwotoku. Trwał przez całą noc. Robiliśmy zimne okłady na brzuch, ale to nie pomogło. Czy była jakaś próba spędzenia płodu, nieudany zabieg? Proszę mówić szczerze, bo chcę się zorientować, jak będę mógł dopomóc i co trzeba wziąć ze sobą. Ależ nie. Chciała mieć dziecko. Marzyła o nim, jako o rehabilitacji to znaczy, że poprzednio były jakieś nieszczęścia, wywnioskował lekarz. Tak, Józef opowiedział o dawnym nieudanym zabiegu akuszerki, o wynikłej z tego chorobie i operacji i o wczorajszym zaziębieniu Heleny, po którym nastąpił krwotok. Zaraz tam pojedziemy, rzekł lekarz. Już się orientuję w sprawie. Proszę zaczekać, a ja się ogole umyję i zjem małe śniadanko. Proszę się nie denerwować. Wszystko będzie dobrze. Po jakimś czasie Józef i lekarz, który wziął małą walizeczkę, jechali sankami w kierunku przedmieścia. Gdy się zatrzymali naprzeciw furtki, Józef poprosił dorożkarza, aby zaczekał. Potem poprowadził lekarza na górkę. Ha, jestem za tęgi na taką alpinistykę, rzekł ginekolog, ostrożnie idąc po śliskiej pochyłej ścieżce. Nie miałem czasu na uprzątnięcie śniegu. Gdy wstąpili do kuchenki, zobaczyli Jadwigę i Różę, które były zdumione tak wczesną wizytą, ale o nic nie pytały. Proszę tutaj, rzekł Józef, otwierając drzwi do swego pokoju. Dzień dobry, pani, powiedział lekarz, gdy zobaczył Helenę. Zdaje mi się, że dobrze panią znam. Tak, odpowiedziała usiłując usiąść. Niech pani leży. Wiem już trochę o pani chorobie i o jej przyczynie. Wziął rękę Heleny, żeby zbadać jej puls. Panie doktorze, rzekła Helena, nie chcę, żeby moja rodzina o tym wiedziała. To, co dawniej zaszło, było z tego powodu, że chciałam ukryć swą ciążę. Uszanuję pani wolę. Potraktuję to jako tajemnicę, ale będę musiał skierować panią do szpitala. Wkrótce. Józef wyniósł Helenę z domu i umieścił ją w sankach. Lekarz usiadł obok niej. Odwiozę ją do szpitala świętego Jakuba, powiedział. Pan może nie jechać z nami, bo w sankach nie ma miejsca. Kiedy będzie można ją zobaczyć? Dzisiaj nie, ale dowiedzieć się można wieczorem, około godziny szóstej. Lecz yy, nie jesteście małżeństwem. Byłoby więc lepiej, żeby przyszła któraś z tamtych pań, jako jej znajoma czy przyjaciółka. Pan rozumie o co chodzi. Tak, ale będę niespokojny. Niebezpieczeństwa nie ma. Zabieg nie jest trudny, ale musi być wykonany nie za długo. Mam w szpitalu znajomego lekarza, Litwina, i poproszę go o zajęcie się chorą, którą znam od dawna. Wszystko będzie dobrze józef chciał dać lekarzowi zwitek banknotów który przygotował gdy opuścił pokój w trakcie badania heleny przez doktora ale ten nie przyjął pieniędzy daj pan spokój powiedział widzę jaka u was jest sytuacja zgadzam się tylko aby pan zapłacił dorożkarzowi